Rosja odzyska wolność. Banda Putina przed sąd. Skoro Putin cieszy się taką popularnością, dlaczego boi się opozycji? Допускать своих оппонентов. Путин в отставке. Вокруг Навального. Взывając своих zwolenników до выхождения на улицы, Навальный каже им ломать право. В ten sposób stają się ofiarami. Nie Путина, jak twierdzą, lecz własnej głupoty. А жертвами собственной глупости. Pracowałam w instytucie badawczym, ale zostałam zwolniona za zaangażowanie polityczne. Porządny człowiek ma za sobą więzienie albo zsyłkę. Władza korzysta z usług płatnych zabójców. Dwukrotnie próbowali mnie otruć. Chcesz nabrać powietrza, nie możesz. To przerażające, do tego boli. Nie było żadnych prób otrucia. To prowokacja przeciwko Rosji. Stoją za tym Niemcy, może Amerykanie albo Francuzi. Wszystko jedno. Przyszedł Putin i odbudował kraj. Uwolnić więźniów politycznych. Prezydent walczy o wolność i suwerenność naszej ojczyzny. To swój człowiek, taki jak my, jest duszą Rosji. Rosja kontra Rosja. Po 20 latach rządów Putina Rosja jest głęboko podzielona. Autorytaryzm zatruwa społeczeństwo. Dwa światy, dwa plemiona, które wszystko dzieli. W Moskwie zaś ten rozłam jest doskonale widoczny. Reżim, który chce ze stolicy zrobić wizytówkę swojego sukcesu, pompuje w 12-milionową metropolię pieniądze z handlu ropą i gazem. Średnie zarobki są tu trzykrotnie wyższe niż na prowincji. Może właśnie dlatego Moskwa jest zarzewiem buntu i protestów, coraz ostrzej dławionych przez reżim. Dziś przyjrzymy się rebeliantom, zwykłym obywatelom, którzy pragną innej Rosji. Jaką cenę płaci pokolenie spragnione wolności i sprawiedliwości? W tamto pamiętne Boże Narodzenie, gdy znad Kremla zniknął czerwony sztandar Komunistycznego Związku Radzieckiego, młoda niepodległa Rosja wciągnęła na maszt trójkolorową flagę, opowiadając się za wolnością i demokracją. Zmęczeni 7 dekadami komunizmu Rosjanie mieli dość biedy i propagandy. Chcieli zmian. Dlaczego dziś największe państwo świata i 150 milionów jego mieszkańców dzieli przepaść? Trzy dekady temu dziennikarz Piotr Tołstoj był orędownikiem zmian. Dziś zagorzały zwolennik Putina, jeden z filarów jego reżimu, spotyka się z francuskim kolegą sprzed lat, Stefanem Benturą. Ça va bien, ça va bien.
I ty też po rosyjsku. Pamiętasz rosyjski, poradzisz sobie? Jako tako. We wrześniu 2021 roku z ramienia prezydenckiej partii Jedna Rosja po raz kolejny startował w wyborach do rosyjskiej Dumy. Nie ma żartów. Nie, to demokracja. Trzeba czekać w kolejce do urny. Według propagandy wybory przebiegają zgodnie z zachodnimi standardami demokratycznymi. Maszyny do głosowania, kontrola list uprawnionych. Kamery filmujące polityka oddającego głos w swoim okręgu wyborczym umacniają pozycję lojalnych partnerów Kremla. Ilu kandydatów się zgłosiło? Sporo, niech policzę. Dwunastu. Na listach wyborczych pojawia się opozycja, ale tylko ta, która zyskała akceptację reżimu. Według rosyjskiej organizacji pozarządowej GOLAS władza odrzuciła co najmniej 9 milionów kandydatów do wyborów samorządowych i parlamentarnych. Rada Europy nie uznała wyborów w Rosji za demokratyczne. Opozycja stanowi zdecydowaną mniejszość. Większość pokazała w wyborach swoją siłę. Co znaczy 5 tysięcy wobec 150 milionów? Przestępcy nie mogą ubiegać się o urząd, dlatego nie mają kandydatów. W tym osiedlu w północnej części Moskwy, podobnie jak w całym kraju, nie sposób określić, kto naprawdę jest za Putinem, a kto przeciw. W dniu wyborów opozycjonistka i analityczka rynkowa przełamała strach i próbowała udokumentować oszustwa wyborcze. Olga podała się za działaczkę partii komunistycznej, wciąż tolerowanej przez reżim. Nie należy do niej, ale udawałam jej sympatyczkę, by zostać obserwatorką w lokalu wyborczym. Skrzynka z plexi to jedna z tysięcy przenośnych urn wyborczych, umożliwiających głosowanie starszemu pokoleniu, elektoratowi hołubionemu przez władzę. Dzień dobry, Komisja Wyborcza. Proszę otworzyć. Olga próbuje zrozumieć, w jaki sposób partia prezydencka zachęca starszych ludzi, by mimo żałosnych emerytur wciąż na nią głosowali. Kandydatem Jednej Rosji jest tutaj Dmitrij Piewcow. Pani Pietrowna, tak, będziemy głosować. A po co? Prosiła Pani o możliwość zagłosowania w domu. To jesteśmy. Rozumiem, ale po co to? Wejdziemy do kuchni? Nie, tutaj. Przyniosłam długopis, może Pani zatrzymać. Emerytka szuka nazwiska swojego kandydata. Piewcow. Poleciła go pani opiekunka? Tak, i zapamiętałam. Dlaczego na niego? Są inni kandydaci. Znalazłam. Postawić krzyżyk? Tak. I zrobione. Zagłosowała. Teraz niech pani obiema rękami wrzuci kartę do urny. Przysunę, a pani niech wrzuci głos. Spokojnie, bez pośpiechu. Doskonale. Tak.
Komisja wędruje od drzwi do drzwi, zbierając kolejne głosy na Piewcowa. W bloku, podobnie jak w całym kraju, emeryci nie potrzebują opiekunek, by wiedzieć, na kogo głosować. Proszę postawić krzyżyk przy nazwisku kandydata. Wie pani, na kogo głosować? Tak. Jestem dorosła i głosuję na kandydata jednej Rosji. Piewcowa. Nie trzeba składać. Za miesiąc kończę 77 lat i głosuję na nich, bo im ufam. To ludzie z mojego pokolenia. Młodzi są inni. Urodziłam się i wychowałam w Związku Radzieckim, nawet należałam do partii. Dlatego im ufam. Nie zgadzam się z twierdzeniem, jakoby Rosja była podzielona na pół. Rosjanie, którzy nie pamiętają Związku Radzieckiego, stanowią zdecydowaną mniejszość. Urodzili się i wychowali w czasach, gdy patriotyzm odstawiono do lamusa. Zaniedbaliśmy pokolenie dzisiejszych 20 i 30 latków, którym dziś zachodnie wartości mieszają się w głowach z ojczystą kulturą. Sprzeciw wobec władzy wymaga coraz większej odwagi. Władimira Kara-Murze, który zastąpił Borysa Niemcowa zastrzelonego w 2015 roku, dwukrotnie próbowano otruć. Jego rodzina mieszka za granicą, on sam odmówił opuszczenia kraju. Ilekroć rozmawiam przez telefon, wiem, że jestem podsłuchiwany. Telewizja rządowa zawsze wie, z kim się spotykam i dokąd idę. Nie odstępuje mnie na krok. Zarzuca opozycjonistom, że są na garnuszku Zachodu. Moja żona żartuje, pytając, gdzie się podziały te góry pieniędzy, które rzekomo zgarnąłem. Istnieją tylko w ich wyobraźni. Szczerze, mam gdzieś, że mnie śledzą i podsłuchują. Nawet jeśli to element wojny psychologicznej, po dwóch próbach otrucia nowiczokiem nie przestrasza się samochodu, gdy za mną jeździ. Wiemy, w jakim kraju żyjemy, z kim mamy do czynienia. Po tym, jak w 2000 roku Władimir Putin doszedł do władzy, trucizny użyto wobec kilkunastu opozycjonistów. Ostatni przypadek jest najbardziej znany. Właśnie tak w sierpniu 2020 roku krzyczał z bólu w samolocie Aleksiej Nawalny, najgroźniejszy przeciwnik Putina. Uratowany przez rosyjskich lekarzy, pogrążony w śpiączce, został przetransportowany do Niemiec. Trzydzieści lat po upadku muru berlińskiego, stolica Niemiec, która niegdyś przyjmowała radzieckich dysydentów, znów udziela azylu Rosjanom. Od 2012 roku schronienia szukało ich tu 50 tysięcy. Nowa diaspora spotyka się w Teatrze Panda na terenie dawnego Berlina Wschodniego. W ubiegłym tygodniu byłam w Kolonii i Düsseldorfie, gdzie rozmawiałam z opozycjonistami. Olga Romanowa, dziennikarka od 2017 roku mieszkająca w Berlinie, uważa, że Nawalny to nie ostatnie nazwisko na liście Kremla. Wystarczy spojrzeć na liczby. Dziś w Rosji jest 410 więźniów politycznych. 10 lat temu było ich 40, a za Jelcyna nie było żadnego. Będzie tylko gorzej. Boję się myśleć, do czego dojdziemy za rok.
Nawalny nie chciał żyć na uchodźstwie. 4 miesiące po nieudanym zamachu zdumiał świat swoją decyzją. Cześć, tu Nawalny. Czytałem, co piszą o mnie w Moskwie i w głowie mi się nie mieści, że Putin aż tak się boi i do tego stopnia chce mnie zniechęcić do powrotu. Dziś rano, po codziennym badaniu lekarskim, uznałem, że czuję się na tyle dobrze, by kontynuować rekonwalescencję w kraju. Dlatego w niedzielę 17 stycznia wracam do Moskwy. Do zobaczenia. Na wieść o powrocie Nawalnego do Moskwy Olga, mimo obaw matki, postanowiła udać się na lotnisko. Na lotnisku Wnukowo na Nawalnego będą czekać nie tylko jego stronnicy. Chcę tam pojechać, by na własne uszy usłyszeć, że Nawalny wrócił. Nie muszę go widzieć, nie muszę do niego podchodzić. Chcę po prostu tam być i wiedzieć. Na lotnisku widać dziesiątki funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Gdybym nie wróciła, NGO-sy podają nazwiska aresztowanych, miejsce zatrzymania. Nawet nie mów mi takich rzeczy. Spokojnie, mamo. Matka i córka mają już za sobą aresztowanie. W 2017 roku zostały zatrzymane na demonstracji w centrum Moskwy. Zdjęcie Olgi, obywatelki bezsilnej wobec brutalności władzy, stało się symbolem. Na lotnisku Olga, podobnie jak tysiące zwolenników Nawalnego, przekonuje się, że na darmo ryzykowała przeziębienie i aresztowanie. Władze przekierowały samolot na inne lotnisko. Putin, prowokator. Nawalny, który od lat obnażał ciemną stronę władzy, miał już za sobą parotygodniowe wyroki. Tym razem jednak ryzykował 2,5 roku więzienia. 45-letni lider opozycji, który przeżył atak nowiczokiem, za bardzo zaszedł władzy za skórę. Zaraz po lądowaniu został przesłuchany i umieszczony w areszcie. A jednak... wszystko na marne. Jednak go aresztowali. Tymczasem jeszcze w Niemczech Nawalny przygotował bombę z opóźnionym zapłonem. 2 dni po aresztowaniu jego współpracownicy umieścili w internecie 2-godzinny materiał nagrany przez opozycjonistę. Na własne oczy przekonamy się, jak zżera go żądza luksusu i bogactw. Staranne, doskonale udokumentowane śledztwo obnażało manię wielkości prezydenta, defraudację na gigantyczną skalę jego i jego otoczenia. Wszystko to zaprzeczało wizerunkowi ascetycznego męża stanu. Film w ciągu kilku dni obejrzało ponad 100 milionów internautów. Putin złodziej. Tydzień później przez Rosję przetoczyła się fala demonstracji w obronie uwięzionego lidera. Zostały jednak uznane za nielegalne, co dało pretekst do masowych aresztowań. Drodzy obywatele, to zgromadzenie jest nielegalne. W trosce o własne bezpieczeństwo natychmiast je opuśćcie.
предупредительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие. Olga spotkała się z Aliną, którą poznała na wcześniejszych demonstracjach. Choć zdawały sobie sprawę z ryzyka, dołączyły do tysięcy Moskwian młodych, wykształconych, którzy wyszli na ulicę wykrzyczeć swoją wściekłość. Nie boisz się? Boję. Znam swoje prawa, ale boję się, co będzie, jeśli mnie aresztują. Postaram się zrobić to dyskretnie. Młode pokolenie Rosjan wciąż nie traci nadziei na demokratyczny przewrót w kraju. Te same hasła rozbrzmiewają w tym samym czasie w sercu Berlina. Putin złodziej. Próba otrucia Nawalnego zjednoczyła całą opozycję w Rosji i poza jej granicami. Na czele berlińskiej manifestacji znalazła się Olga Romanowa, prowadząc demonstrantów przed ambasadę Rosji. Uwolnić go. Może ambasador wyjdzie do nas? Zabarykadowali się. Wypuścić więźniów politycznych. Gdzie ich kamera? Tam. Wypuścić więźniów politycznych. Nie we wszystkim zgadzam się z Nawalnym, ale jeśli by wystartował w wyborach, zagłosowałabym na niego. 2021 dobrze się zaczyna. Wierzę, że Rosja odzyska wolność. Rosja może być swobodna. Nadzieja jednak szybko zgasła. Moskwa, rozjeźdźmy. Czy Moskwa? Rozjeźdźmy. Tam dziecko. Fatalnie, pałują. Na demonstracjach zawsze zgarniają przypadkowe osoby, nigdy organizatorów. I nie liderów. W ten sposób robią z liderów prowokatorów, wychodzących z upałów obronną ręką, podczas gdy ci, którzy dla nich wyszli na ulicę, słono za to płacą. W stolicy Rosji siły porządkowe bezwzględnie rozprawiły się z pokojowymi manifestacjami, aresztując tysiące uczestników. Olga i Alina wycofały się na chodnik. Mam złe przeczucia. A ty? Zaczynam się bać. Co jej robicie? Za co? Za co? Męstwo czy nierozwaga? Olgę nagle opuszcza strach. Dokąd ją bierzecie? Dlaczego ją aresztujecie? Nie macie powodu, tylko wykonujecie rozkazy. Dokąd ją zabieracie? My tylko stałyśmy na chodniku. Powiedzcie chociaż... Za co ją aresztowaliście? Funkcjonariusze też są przytłoczeni skalą aresztowań. Alina korzysta z zamieszania i pokazuje koleżance, dokąd ją wiozą. Sześć? Szósty komisariat? Drodzy przyjaciele, dobry dzień. Wy mnie widzicie, słyszycie?
Kilka dni później, podczas telekonferencji ze studentami, rozluźniony, uśmiechnięty Władimir Putin przedstawił własną wizję państwa prawa. Jak pan ocenia obecną sytuację? Jakie jest pańskie zdanie? Z góry dziękuję. To ja dziękuję za pytanie. Mówiłem to już wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, by nie było niedomówień. Każdy ma możliwość wyrażania swoich opinii, ale w ramach obowiązujących norm prawnych. Wszystko, co wykracza poza te normy, jest nieproduktywne i niebezpieczne. Najwyraźniej bardzo niebezpieczne, bo reżim pozbawił obywateli prawa do demonstracji, zakazując zgromadzeń liczących więcej niż 2 osoby. Wzywając swoich zwolenników do wychodzenia na ulicę, Nawalny każe im łamać prawo. Nic dziwnego, że wpadają w tryby machiny sądowniczej. Rzeczywiście w ten sposób stają się ofiarami nie Putina, jak twierdzą, lecz własnej głupoty. Po nocy spędzonej w areszcie Alina, koleżanka Olgi, wychodzi na wolność. W oczekiwaniu na decyzję sądu stara się żyć normalnie, pracować. Dorabia jako fryzjerka psów. A choć kocha zwierzęta, to praca poniżej jej kwalifikacji. Я инженер ракетных комплексов. Z wykształcenia jestem inżynierem. Zajmuję się pociskami rakietowymi. Pracowałam w instytucie badawczym, ale zostałam zwolniona za zaangażowanie polityczne. Za pomoc przesłuchiwanym i aresztowanym. Za to, że uczestniczyłam w demonstracjach opozycji. To nie podobało się dyrekcji. Któregoś dnia w pracy odwiedzili mnie jacyś ludzie. Potem okazało się, że z FSB. Alina od dłuższego czasu nie ogląda telewizji. Jak większość rówieśników, informacje czerpie z internetowych mediów niezależnych. Linia podziału biegnie głęboko. Rosjanie żyją w dwóch równoległych rzeczywistościach. Moi dziadkowie są w podeszłym wieku, oglądają telewizję od rana do wieczora. Nie rozumieją, że nie można jej wierzyć. Wszystko, co tam widzą, uznają za prawdę. Długo próbowali mnie przekonać, ale po wielu kłótniach zaczęliśmy unikać tematów politycznych. Nie przekonają mnie, ani ja ich. W tej kwestii nigdy nie osiągniemy porozumienia. Za czasów komunistów nikt nie kupował propagandy. Wszyscy kpili z tego, co pisano w prawdzie. Dziś znowu żyjemy w imperium kłamstwa, tyle że znacznie inteligentniejszego i lepiej przygotowanego. Niestety obecna kremlowska propaganda trafia do większości Rosjan, do dziesiątki milionów obywateli. Na szczęście równocześnie miliony Rosjan, głównie młodych, nie ogląda telewizji Putina, to ich widzimy na ulicach. Которые и не смотрят и не верят путинскому телевидению, это вот те люди, которых мы видим на улицах, на митингах. Skoro młodzi okazują się odporni na propagandę, władza sięga po inne narzędzie. Strach. Alina wie, że grozi jej coś poważniejszego niż grzywna czy nagana. Więzienie. W lipcu 2019 roku dziesiątki tysięcy Moskwian żądało, by ich kandydat mógł startować w wyborach. Manifestacje rozpędziły służby porządkowe, pałując i aresztując uczestników. Demonstranci próbowali bronić siebie i kolegów przed aresztowaniem.
Jednym z nich był Igor, to ten mężczyzna w szarym t-shircie odpychający policjantów. Później został oskarżony, że uderzył funkcjonariusza tak mocno, że ten nie mógł się podnieść, choć na nagraniu widać, że nic mu się nie stało i dołączył do kolegów. Igora, podobnie jak kilkunastu innych demonstrantów, skazano na więzienie. Został mu jeszcze rok odsiadki. Wyrok zmienił życiowe plany Igora i jego partnerki Daszy. Zamierzaliśmy otworzyć biuro turystyczne, wozić turystów. Planowaliśmy już nawet zakup minivana. W jednym z pierwszych listów z więzienia oświadczył mi się, ale nie chcę wychodzić za mąż w kolonii karnej. Ja nie chcę żenić w kolonii. Prokurator przedstawił Igora jako niebezpiecznego przestępcę. Rządowe media ochoczo to podchwyciły. Opozycjonista jako diabeł wcielony. Mężczyzna dostał 3 lata. Robią z nas potwory. Spotykam się z pogróżkami, chcą mnie spalić, powiesić, zastrzelić. Gdyby ci, którzy stanowią prawo i ci, którzy je egzekwują, postępowali uczciwie, Igor w najgorszym razie dostałby rok w zawiasach. Честностью и осознанностью, то Егор бы, ну, я не знаю, максимум условное бы, наверное, получил. Igor odbywa karę 1000 km od Moskwy w obwodzie wołgogradzkim w pobliżu dawnego Stalingradu. W mieście wciąż żywa jest pamięć o heroicznym zwycięstwie Armii Czerwonej nad wojskami III Rzeszy. Tego dnia adwokat Igora będzie próbował wywalczyć dla niego zwolnienie warunkowe. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak w normalnym państwie. Dzięki połączeniu wideo Igor uczestniczy w rozprawie z więziennej celi. Choć od miesięcy przysługuje mu zwolnienie warunkowe, prokurator nie wyraża na to zgody. Nic nie wskazuje na to, by mój klient miał w niewłaściwy sposób korzystać z wolności. Argumenty oskarżenia są bezpodstawne. Słowa adwokata niczego nie zmieniają, ani wzorowe zachowanie Igora, który zabiera głos ostatni. Proszę Wysoki Sąd o zwolnienie warunkowe. Nie wiem, co jeszcze mam zrobić, by go przekonać. Czego więcej oczekujecie? Zrobiłem wszystko, czego żądaliście. Niespodzianki nie było. Wniosek oddalono. Sędzia jest tuż przed emeryturą, nie chciał ryzykować. Trzeba zrozumieć, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości w Rosji. Sędziami są dawni komunistyczni funkcjonariusze. Młodsze pokolenie przez kilkanaście lat obserwuje, jak prokuratorzy i sędziowie dogadują się między sobą. Świeżo mianowany sędzia nie może się wyłamać. Bez niezależnego sądownictwa rosyjski obywatel jest zdany na łaskę i niełaskę despotycznej władzy. Wszyscy wiedzą, że w Rosji 99% procesów w sprawach kryminalnych kończy się wyrokiem skazującym. Ze statystyk Sądu Najwyższego wynika, że tylko jeden wyrok na 10 tysięcy zostaje uchylony. Nawet za Stalina nie było tak źle. Coraz więcej przeciwników systemu jedyną szansę widzi w ucieczce z kraju. Za wszelką cenę, na wszelkie sposoby.
1000 kilometrów od Moskwy leży Estonia, Łotwa i Litwa. Dawne republiki radzieckie, które pierwsze odzyskały niepodległość w 1991 roku. Położone nad Bałtykiem dawne prowincje carskiej Rosji nadal przyciągają rosyjskich turystów. Wciąż mieszkają tu spore grupy rosyjskojęzyczne. Dziś te kraje bałtyckie należą do Unii Europejskiej, a w 2004 roku dołączyły do NATO, między innymi w obawie, by nie paść ofiarą imperialistycznych dążeń Rosji. Ich lęk nie był bezpodstawny, o czym świadczy aneksja Krymu dokonana w 2014 roku. Nie dziwi więc, że rosyjscy dysydenci szukają schronienia nad Bałtykiem, szczególnie w Wilnie. Litwa chętnie udziela azylu politycznego uchodźcom. Litwini w byłej siedzibie KGB przy dawnym placu Lenina urządzili Muzeum Okupacji i Walki o Wolność, w którym przypominają codzienność sowieckiego imperium. Drzwi, korytarze i dawne cele KGB niewiele różnią się od obecnych rosyjskich więzień. Trójka niedawnych uchodźców politycznych coś o tym wie. Wizyta w muzeum sprawia, że w pamięci Michaiła, Dmitra i Władimira ożywają koszmary. Najstarszy Dymitr ma 35 lat. Słono zapłacił za zaangażowanie polityczne. Spędził w więzieniu 14 lat, a przecież nikogo nie zabił. Padł ofiarą autorytarnego wymiaru sprawiedliwości. Nie, słuchaj, здесь так неплохо. A вот, Володь, я тебе рассказывал угольник. A to stalowe łóżka, o których wam mówiłem. Za krótkie, nie sposób było się wyspać. Mieszkałem w identycznej celi, ale tu chociaż jest okno. Byłem torturowany. Mogę zaświadczyć, że w dzisiejszej Rosji systematycznie wyciąga się zeznania biciem i torturami. Był pan bity? Oczywiście, że tak. Trzeba przyznać, że są bardzo kreatywni. Stale szukają najbardziej wrażliwych miejsc i najskuteczniejszych technik. Na przykład prąd elektryczny, posługują się generatorami. Gdzie przykładają elektrody? Najczęściej do genitaliów. Czasem do twarzy. Wszystko zależy od humoru i fantazji. Jedno jest pewne, zawsze wybiorą miejsce, gdzie najbardziej boli. Na przykład uszy. Płatki uszne albo skronie. W 2017 roku skandal wywołało to nagranie z więzienia w Jarosławiu na północny wschód od Moskwy. Oprawcy stanęli przed sądem, ale zostali albo uniewinnieni, albo skazani na wyrok w zawieszeniu. W rosyjskich więzieniach tortury to chleb powszedni. To gorsza, strażnicy nie widzą w tym nic złego ani godnego potępienia. Więcej, w ostatnich latach przemoc fizyczna została zalegalizowana. Prawo dopuszcza stosowanie przemocy, na przykład wstrząsów elektrycznych, wobec więźniów, którzy nie okazują posłuszeństwa. Teraz udowodnij, że zatrzymany był posłuszny.
Zmiany z 2016 roku świadczą o zaostrzeniu polityki państwa. Widziałem tylko jedną ucieczkę od tortur. Śmierć. Poderżnąłem sobie gardło. Zaostrzyłem plastikową rączkę szczoteczki do zębów i wbiłem ją sobie w szyję. Było mi wszystko jedno. Chciałem tylko umrzeć i to szybko, by już więcej nie cierpieć. Dymitr skorzystał ze zwolnienia warunkowego, by uciec z kraju, podobnie jak rzesze rodaków. Ilu ich jest? Niektóre szacunki mówią, że od 2008 roku z Rosji uciekło 1 800 000 obywateli. Często doskonale wykształconych fachowców. Ten drenaż mózgów zagraża rozwojowi państwa. W Wilnie znalazł schronienie Siergiej, ekspert od sieci internetowych, i jego przyjaciel Aydar. Obaj uciekli z Moskwy po demonstracjach z 2019 roku. Bez sensu tracisz 2-3 lata z życia. A przecież między 20 a 30 przypada twój najlepszy okres. Jesteś sprawny, masz wszystko przed sobą. W Rosji nikt nie czuje się bezpiecznie. Nie wiesz, czy nie wylądujesz w więzieniu, bo przypadkowo znalazłeś się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Wciąż dostaję tweety od ludzi, którzy chcą uciec albo już uciekli. To nie są zwykli robotnicy, tylko znakomici fachowcy, ludzie z dyplomami. Lekarze, inżynierowie. Obserwując sytuację w kraju, widzimy, że ludzie nie chcą już tam żyć. Куда страна движется. И люди не хотят в такой стране жить. W Paryżu schronił się ekonomista Siergiej Gurijew. Reprezentował Rosję w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju i musiał emigrować do Francji, gdy naraził się otoczeniu Putina. W 2013 roku otwarcie powiedziałem, że Rosja musi walczyć z korupcją, co nie spodobało się Władimirowi Putinowi. Putina nieraz pytano, czy nie niepokoi go odpływ wykwalifikowanej kadry. Zawsze odpowiadał tak samo. Nie, to wolny kraj. I można go zrozumieć. Wykształcony człowiek zauważy, że Rosja jest zapóźniona w stosunku do reszty świata, przez co będzie stanowił zagrożenie dla władzy. Putin woli więc, by ktoś taki żył za granicą. Dysydenci coraz częściej jednak pojawiają się z dala od moskiewskiego blichtru. Żyć w Rosji to powołanie. Nie chcę szukać szczęścia poza nią. Elektryk i youtuber z głębokiej prowincji ośmielił się zażartować z władzy, co słono go kosztowało. Toropiec to niewielkie 13-tysięczne miasto. Oto prawdziwa putinowska Rosja. Wszystko w ruinie. Chociażby ta mleczarnia. Tu nie trzeba bomb. Nie trzeba NATO, by zniszczyć Rosję. Nie trzeba NATO, żeby zniszczyć Rosję. Tym obrazoburcą jest on, 54-letni Władimir Jegorow. Otrzymaliśmy zgodę na wywiad w zakładzie karnym na Litwie, gdzie po ucieczce z kraju czekał na rozpatrzenie wniosku o azyl polityczny. Jestem takim mikronawalnym, tak mnie nazywają, choć nie uprawiam polityki. Ja tylko prosiłem, by naprawili drogi w mojej miejscowości. Tymczasem zrobili ze mnie wroga narodu.
Nie mogłem w żaden sposób do nich przemówić, więc sięgnąłem po żart. Ludzie się śmiali, ale nie władza. Zemściła się na mnie. Mnie tam stylił tak. Zamiast zbadać sprawę korupcji, prokurator postawił Władimira przed sądem. Mężczyznę oskarżono o ekstremizm. Mając w perspektywie wieloletnie więzienie, wolał uciec. Ocalenie zawdzięcza anonimowemu Rosjaninowi. Jakiś gość skontaktował się ze mną na Facebooku. Просто не политик, никто, не знаю, помогать. Совершенно. Жаден активист, а обычный человек. Вот он на своей машине меня завез мне самоходом до границы с Литвой над брегом озера. Дал мне плецак и плетвы. То есть прямо из машины я в озеро. Выскочил я с самохода до воды и проплыл в темнощах 500 метров, керуясь GPS. Мужчина и его сын поехали дальше, не затримываясь, на випадок, gdybyśmy mieli ogon. Spytałem, nie boisz się pomagać przestępcy? Odparł, chcę nauczyć syna odwagi. Władimir zostawił w kraju żonę i dzieci. To cena, jaką musiał zapłacić za urażenie uczuć swoich ziomków, zwolenników Putina. Co mi tam jakiś Obama albo Trump? A kto to Trump? Nic nie znaczą. To nikto. Przy Putinie to tylko żałosne karły, pionki. Putin robi co chce. Zobaczcie sami. Nawet gdyby odcięli nam prąd, poradzimy sobie. Będziemy żyć bez światła. A w Ameryce? Zabierzcie im elektryczność, to zdechną jak myszy. Średnia pensja w tej części Rosji to niecałe 300 euro miesięcznie. 8 razy mniej niż obiecywał Putin w przemówieniu z 2008 roku. Dziś prezydent pompuje balonik dumy narodowej i chwalebnej przeszłości. Wróg zaatakował nasz kraj. Пришел на нашу Próbował землю, чтобы уничтожить народ. Нас. Уничтожить как государство, как нацию. За gloryfikacją radzieckiego zwycięstwa w 1945 roku stoi rozgoryczenie po rozpadzie ZSRR w 1991. Demonizując Zachód, władza usprawiedliwia kolejne podboje i odrodzenie rosyjskiego imperializmu. My każdy raz Nieustannie musieliśmy ustępować Zachodowi, który agresywnie narzucał nam swój model gospodarczy i kulturowy, swoją moralność. Naprawdę wierzycie, że wystarczy się pozbyć złego Putina i Rosja podporządkuje się Zachodowi? Nie liczcie na to. Dziś wrócili kaci i ich potomkowie. Rosja skrupulatnie przestrzega przepisów prawa międzynarodowego, ale nie przestanie bronić swoich narodowych interesów. Nikt już nie wierzy w uczciwe wybory, nikt nie widzi wzrostu gospodarczego, popularność Putina spada na łeb na szyję. Aby się ratować, wpadł na pomysł wskrzesić poczucie jedności narodowej, przywołując pamięć triumfu z 1945 roku. Putinowska Rosja przeznacza na wojsko 4% PKB, dwa razy więcej niż Francja. W 2021 roku reżim odsłonił prawdziwe oblicze, przywracając tradycję masowych aresztowań. Nie jadę haruszy ruskiej biografii. W Rosji porządny człowiek ma za sobą więzienie albo zsyłkę. Najpierw poeci. Puszkin, Lermontow, Dostojewski. Lista jest długa. Potem Lenin, Stalin, rewolucjoniści. Potem czystki komunistyczne. Krótka przerwa i Nawalny. Wychudzony, ogolony na łyso Nawalny gnije dziś w rosyjskim więzieniu. Kolejne zarzuty i wyroki tylko potwierdzają jego status więźnia politycznego.
Навальный ма до той поры знакомитый житёрыс. Вопрос, чтобы эта биография не скончился предвчасне, бо может оказаться пенкны, лечь круткий. W historię naszego kraju są wpisane liczne reżimy autorytarne. Caryzm, stalinizm, komunizm. Dzisiejszą władzę nazwałbym dyktaturą postmodernistyczną, która drwi sobie z wolnych wyborów i niezależnego sądownictwa, a za maską pseudodemokracji ukrywa stare komunistyczne mechanizmy. В советское время. Tutaj na Litwie w 1991 roku zaczął się rozpad radzieckiego imperium. Jaka przyszłość czeka tę nową Rosję na uchodźstwie? Emigrując, liczyłem na amnestię i możliwość powrotu. 70 lat zgoda, ale 80 to już za dużo. Z Putinem zaczyna się dziać coś dziwnego. Ja w każdym razie będę gotowy. Zorganizujemy się tutaj, a potem wrócimy i będziemy działać w kraju. Za zwycięstwo. Przypuszczam, że ostatecznie zostanę tutaj. Ożenię się, założę rodzinę. Może kiedyś wyjedziemy z Litwy do innego kraju, ale na pewno nie wrócę do Rosji. Nigdy? Nigdy. Jest определенная ответственность Запада тоже за то, что Zachód też nie jest bez winy. W latach 90. nie dojrzał do tego, by przyjąć do siebie nową, demokratyczną Rosję. Powinien był dać nam szansę integracji z Europą, tak jak to zrobił z innymi krajami. Niech to będzie nauczka na przyszłość, bo przecież nic nie trwa wiecznie. Nawet władza Putina. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Paweł Straszewski.